Serdecznie witam i pozdrawiam Was w dzisiejszym dniu, 17 stycznia 2024 roku, a pragnę to uczynić tradycyjnie biblijnym hasłem, które dzień dzisiejszy składa nam w darze z Ewangelii Jana, gdzie w 14 rozdziale, w wierszu 18 jest napisane: przyjdę do Was, nie zostawię Was sierotami. Drodzy, Jezus przed swoim wniebowstąpieniem zapowiada, że Duch będzie zesłany uczniom jako pocieszyciel. A teraz w naszym dzisiejszym fragmencie czytamy: nie zostawię Was sierotami. Pan Jezus nie zostawi ich, bo po swoim odejściu obiecuje do nich wrócić. Będą sierotami tylko krótką chwilę, tak ich zapewnia. Ale my dzisiaj zastanówmy się, do jakiego przyjścia właściwie się odnosi. I myślę, że cenną odpowiedź znajdujemy w późniejszym wersecie, 21, 14 rozdziału Ewangelii Jana, gdzie czytamy: kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. A więc, drodzy, ze śmiercią Jezusa nie będzie tak jak z odejściem Ojca, którego małe dzieci pozostawione są sierotami. Śmierć Jezusa oznacza Jego powrót. Powrót do wyższego i bogatszego niż wcześniej zespolenia, prawdziwej, głębokiej jedności. Bo Jego powrót związany jest z darem Ducha Świętego. Jezus objawia się uczniom po swoim zmartwychwstaniu. Jego objawienie odczytać można jako obfite dowody zarówno zmartwychwstania, jak i wyraz chwały i świętości. Trwają one przejściowo i obejmują, jak wiemy, 40 dni. Niektórzy badacze Pisma wiążą tę zapowiedź, właśnie przyjdę do Was, z wcześniejszym wersetem, trzecim, który brzmi: przyjdę znowu. Czytamy tam: a jeśli pójdę i przygotuję Wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę Was do siebie, abyście gdzie ja jestem i Wy byli. A więc, drodzy, jedno jest pewne. Jezus upewnia swoich uczniów w tym, że po swojej śmierci otrzymają więcej i cieszyć się będą bardziej, aniżeli robili to wcześniej. Będzie z nimi Duch, który będzie miał moc dokończyć tego zbawczego dzieła Jezusa. Co więcej, On zapewnia i uspokaja swoich uczniów, że zawsze z nimi będzie poprzez wszystkie święte atrybuty, cechy w duchowej obecności z nimi. Na innym miejscu mówi nasz Zbawiciel: uczcie narody przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dnie, aż do skończenia świata. On jest z nami teraz i dzisiaj. I Jemu chcielibyśmy powierzać wszystkie nasze troski, prośby, ale i dziękczynienie. Życzę wam dobrego, błogosławionego dnia i do usłyszenia, do zobaczenia z Bogiem.